jakiś czas. Obiecał Rzekwunta, szlagierowo no pozie duetu Bernadetta Kowalsko i Team Fabian w całości, to te roski się posłuchajcie. Ujrzałeś mnie tańczącą jak letni wiatr, wiedziałam już, to się musi stać. Ja czułam to, ty czułeś to. Jak namiętności dostarcza się wokół smak. Nie trzeba słów, twe oczy mówiły mi, że jeszcze dziś w ramionach mych będziesz ty. Ty czułaś to i ja czułem to, jak bardzo mocno pragniemy ze sobą być. Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Do nieba mamy tylko krok, jeden krok do gwiazd. Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Do nieba mamy tylko krok, jeden krok do gwiazd. Pragnęłam cię wszystkimi zmysłami, jak pragnąłeś mnie. Czy mówiły tak? Ty czułeś to, ja czułem to, choć nie powinno się to przecież nigdy stać. W tajemnicy przed całym światem smak rozkoszy jak mgłę unosi już wiatr. Przytul mnie i kochaj jeszcze tak. Tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Do nieba mamy tylko krok i jeden krok do gwiazd. Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Do nieba mamy tylko krok i jeden krok do gwiazd.
tańczy przed całym światem. Smak rozkoszy jak mgłę unosi już wiatr. Przytul mnie i kochaj jeszcze tak. Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Do nieba mamy tylko krok i jeden krok do gwiazd. Bo tylko dla nas jest ta noc, niezapomniany czas. Do nieba mamy tylko krok i jeden krok do gwiazd. Bo tylko dla nas jest ta noc. To była szlagierowa nowość duetu Bernadetta Kowalsko, Team Fabian. To za nami, a przed nami już teraz ta możliwość, co byście sięgnęli po mobilnioki i właśnie oddali głos na szlagier. Dla nas jest ta noc. Co trzeba zrobić? Styknie po prostu wysłać SMS-a na numer 7168, a w treści wpisać LSS Stop i kod teledysku. Ten teledysk ma kod 8662. To też Rostomili, zgodnie z tym, co żech obiecał wam w zeszłym tygodniu, taki wirtualny szpacer, a może i mało wycieczka do stolicy. Przeniesiemy się do Warszawy, bo tam czeka na nas Alina Trzeciak-Taryma. Witam serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że jest fotel, jest wygodnie, czyli przygotowano na odpowiedzi. Oczywiście, proszę pytać. No to skoro mogę pytać, to już zaczynam. Alinko, 2 miesiące temu została, że się po raz kolejny mamą. No to teraz jak się mama czuje i potomstwo? Mama się czuje bardzo dobrze, potomstwo też. Jakoś sobie radzimy na razie, trochę się uczymy jeszcze siebie. Bo wiadomo, że i ja się muszę nauczyć Łucji i ona mnie, musimy się poznać i mąż sobie też świetnie radzi. Na razie jest wszystko super, w porządku, walczymy jeszcze z kolkami, mam nadzieję, że niedługo się już skończą, ale tak to wszystko jest w porządku. Ja też powoli już dochodzę do siebie, bo tak się złożyło, że Blanka, że musiało być cesarskie cięcie, także Łucja nie wyszła naturalnie, zresztą Blanka też nasza, ale wiadomo, jak to po operacji, człowiek, jedni dochodzą szybciej, inni trochę wolniej, no mi się udaje to, tak powiedzmy, że w takim tempie właściwym dochodzić do siebie i jakoś jest do przodu. Przy pierwszym dziecku to jest taki strach i obawa o wszystko, przy drugim ponoć to mijo, a przy trzecim jak połknie moneta, to czeka się, aż wydali samo z siebie, nie? Więc teraz... Tak mówią, potem tak. No ja nie wiem, jak to jeszcze jest, zobaczymy. No na razie rzeczywiście przy pierwszym to się chucha dmucha. Teraz trochę inny jest ten stosunek do dziecka, może jest łatwiej, ale też bardzo mi zależy na tym, żeby traktować dziewczyny na równi, bo nie chciałabym, żeby była taka sytuacja, że ta pierwsza, ponieważ była pierwsza, to będzie jakoś bardziej doceniana i bardziej dopieszczana, a drugą się tak już pominie i będzie to mniej takiego zaangażowania w wychowanie. Mam nadzieję, że będzie mi się to udawało gdzieś tam porówno. No zobaczymy. No, trudno jest na razie jakkolwiek prognozować, bo wiadomo, że to jest jednak macierzyństwo. Ma swoje plusy i minusy, jak to. Dokładnie tak też jest. To jeszcze teraz taki temat dotyczący właśnie tego macierzyństwa i zanim one się zaczyną, jest poród i to jest taki, najpierw 9 miesięcy kobieta i mężczyzna czekają na to dziecko, później jest ten poród. Czy to wpływa na życie artysty jako takiego tekściarza, kompozytora, czy to daje coś? Może powiem tak, na pewno jeśli zmienia się coś w życiu, to zawsze to jest powód do tego, żeby coś tworzyć i żeby zaczerpnąć inspiracji do pewnych wydarzeń w życiu. Wiadomo, jak się poznaje miłość, to pisze się o miłości. Jak się poznaje
partnera, to też może się o nim pisze. Jeśli się jeśli człowiek bierze ślub na przykład, no to też są pewne emocje, które towarzyszą życiu. No i jak pojawia się dziecko, to też są kolejne dodatkowe emocje. I na pewno można gdzieś tam w różnych utworach pisać o takiej miłości właśnie do dziecka. Można też tworzyć piosenki dla dzieci. My cały czas w domu muzykujemy i cały czas gramy na instrumentach i chodzimy też na dodatkowe zajęcia. Blanka chodzi na wiolonczele, ja też przy okazji się tam trochę uczę. W domu mamy ukulele i też na tym ukulele gramy i na pewno jest to, myślę, że dzieci są takim powodem do tego, żeby w domu było bardzo dużo muzyki, a ponieważ jest tej muzyki dużo, no to też jest jakiś tam element taki, który wzbogaca artystę, no i powoduje, że ma więcej chęci do tworzenia czegoś nowego, a przede wszystkim no to właśnie dzieci mogą być też inspiracją. No wiadomo, że jest też na to zdecydowanie mniej czasu, ale przy dobrej organizacji to jakoś to wszystko idzie. No to dobra. Do tego tematu, który jest związany właśnie z muzyką, z tworzeniem i szlagierami, już za chwilę wrócimy, a sami Państwo żeście słyszeli, że jest to powód do tego, aby troszkę tej inspiracji jednak zaczerpnąć. No to teraz właśnie artystycznie. Jak artystycznie, to początek, to też premierowo, kiedy pojawiasz się w szlagierowo.pl, pojawiasz się też na Śląskim Rynku Muzycznym, a to dokładnie w duecie z Timem Fabianem. Kolorowy świat, o tych kolorach, zresztą teledysk już wszyscy przeżyli, widzieli, zazdroszczą. Może taką wojnę na kolory trzeba będzie zrobić na Śląskim Rynku Muzycznym, ale nie o tym. Bardziej o tym, czemu duet z Timem, a na przykład nie ze mną, z Damianem Holeckim, z Mirkiem Jędrowskim, z kimkolwiek innym. No to skoro już proponujesz, to ja myślę, że możemy coś stworzyć razem. Czemu nie? Zrobimy duet. Okay. Jakiś, z przyjemnością. Tak naprawdę to... Dlaczego Tim Fabian? Dlatego, że spodobał mi się szalenie utwór, który zrobili w duecie z Bernadetą Kowalską. Pomyślałam, że napiszę, a co? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dokładnie też tak jest. Czyli ty zwróciłaś się do Tima, Tim, i jaka była jego reakcja? Tim bezproblemowo, oczywiście, z przyjemnością. Natychmiast odpowiedział, że jak najbardziej. Nagraliśmy, ja nagrałam w studio w Łodzi, Tim Fabian w innym studio, chyba w Białymstoku, nie pamiętam dokładnie, ale tak później złożyliśmy to razem, bo mix i mastering oczywiście i tak powstał kolorowy świat. Czyli tak trochę światowo, kiedy to artyści są w dwóch różnych miejscach, a tworzą jeden wspólny hit. No tak, szczególnie też trudno byłoby nam to zorganizować, po pierwsze pandemia, a po drugie Tim Fabian mieszka w Niemczech, więc oczywiście, no to dla chcącego nic trudnego, ale tak też można i wykorzystaliśmy to po prostu. Okej, okay. Wykorzystali ten moment. Jak sami żeście Państwo przy okazji też słyszeli, jest taka szansa i taka sytuacja, że nowy duet powstanie na tym rynku. Daj mi poznać to szczęście, przeżyć je jak pokaż mi, gdzie jestem piękny, twój kolorowy świat. 25 czerwca. To jest taka ważna data zarówno do ciebie, jak i do nas, bo wybierasz się na Śląsk, a konkretnie do Chorzowskiego Centrum Kultury, a tam pojawisz się na scenie właśnie u boku Tima. To wszystko za sprawą premiery jego drugiej płyty, płyty Miłość. To koncert telewizyjny, jak wszyscy wiemy, i dosyć duże wydarzenie sceniczne. To tak jakoś bardziej cię mobilizuje? Pewnie. Każde w ogóle wydarzenie sceniczne i kontakt z publicznością, a cieszę się bardzo, że będzie właśnie publiczność, no szczególnie, że teraz długi, długi czas nie było takiej możliwości, to każde takie wydarzenie jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, no i satysfakcją. Ja naprawdę za każdy moment bycia na scenie dziękuję, bo to jest to najpiękniejsze, co może być, szczególnie, że można prezentować swoje utwory publiczności i że ludzie mogą, że można sprawić ludziom radość z
tylko. Scena nie jest jej obcą, jak sami państwo słyszeliście. No to dobrze, teraz sprawdźmy jedna ważna rzecz, bo skoro koncert promocyjny, to też ten słynny duet i kolorowy świat na pewno zostanie wykonany. Ale z tego co wiem, też twoje autorskie numery się pojawią. Czy już jest jakiś plan na to, co zaśpiewasz podczas tego koncertu? Tak, na pewno pojawią się te utwory, które są też publiczności śląskiej znane już, bo gdzieś tam mieli okazję usłyszeć, czy w telewizji, czy w radio, i też robiłam taką ankietę, taką sondę, które utwory najbardziej się podobają i na pewno te utwory znajdą się na koncercie. Mam też jeden utwór, który na pewno będzie przeze mnie zaśpiewany z nowej płyty Wzloty i upadki, a może nawet dwa, jeśli się uda. No, na pewno będzie jeden o miłości. O miłości. Dobrze. Alinko, ja ci bardzo dziękuję za ta rozmowa, za to, że mogliśmy ten czas przynajmniej wirtualnie na razie spędzić razem. Gorące pozdrowienia do Warszawy, gorące pozdrowienia do obydwu córeczek od wujka Sebusia tutaj ze Śląska. Proszę bardzo, jak najbardziej przesyłam. Bardzo dziękujemy. Panie i panowie, bardzo no to dziękujemy, ja również wszystkim. Alina pozdrowiła, a ja bym dziękował za rozmowę, bo moim i waszym gościem była Alina Trzeciak-Taryma. A my z Aliną widzimy się w Chorzowie. Każdy z nas jest inny, a ty masz dobre serce i podążasz za zgodą i prawdą. W życiu dobroć i radość musi być przewagą. Tańcz, ta siła jest w nas, nie zwalnie, gdy ci brak oddechu już na start. Tańcz ze mną, tańcz, ten dźwięk zmienia twój stan w rytm serca i tak. Tańcz ze mną cały czas, tańcz ze mną. Pomaluj sobą świat, bądź dzieckiem, idź pod wiatr, poczujesz jak muzyka w tobie gra. Każdy los jest inny, w życiu są dobre i czasem smutne chwile. Nic nie jest na stałe, nic też nie jest codziennie czarno-białe. Wykorzystaj wszystko, co pojawi się nawet dziś przed tobą. Przyjaźń, miłość, przyszłość, jakby świat wokół ciebie zawirował. Tobie gra.
żeby powiedzieć, że fest fajny, taki fest srogi, ten fotel tamta Alina miała. Tak bych się siednął, jeruna, a na zima się tak deką przykryć. A te ruski, jak to tak trochę ciepli się robi. Dobra, no nieważne zresztą. Za nami też nowość prosto właśnie od Aliny, szlagier Tańcz, artystyczny gość na koncercie Tima Fabiana. To właśnie Alina. A wy już możecie głosować na ten szlagier, styknie wysłać SMS-a na numer 7168, w treści wpisujecie LZ Stop, kod teledysku, ten teledysk jest z kodem 3436. Nad głową i odliczasz do piątku dni. Codziennie mąż, robota, dom, tak w kółko kręci się. A w doma tyż spokoju chcesz i tak zaśpiewaj, że zaś będzie weekend, od rana wolne. Do chałupy gnać, bo twoja czeko tam. Getagu brak, na piwko smak, a żonka ma nowy plan. Z teściową chcą malować dom i pędzel dają ci. Oh yeah. I jak na złość wymyślą coś, a ty odliczasz dni. Od rana wolne, to jest to. O, zaś będzie weekend i toną w duszy gro. Zaś będzie weekend, od rana wolne, to jest to. O, zaś będzie weekend i toną w duszy gro. Za porad chwil, za porad dni, zaś będzie czas. Wyluzuj się, zaśpiewaj, że już, już, już. Zaś będzie weekend, od rana.